своїх батьків, за свої маловичини. І російську жандарських батьків на різних прийомах. Тепер вольності появилися в язику права публічного, jako niezwykle ważne, takie, które rysowały prawo międzynarodowe powojenne, ale również prawo poszczególnych państw zapisane w konstytucjach, także nasze prawo, zostały wypowiedziane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta w czasie dorocznej mowy przed oboma izbami kongresu. Mowa o stanie Unii. Trwała wojna, to był styczeń 1941 roku, już ponad 4 lata na Dalekim Wschodzie. Często tej wojny krwawej nie dostrzegano od 1937 roku. Było już po wojnie w Polsce, już nie było Polski, nie było naszego państwa, nie byliśmy obywatelami swojego państwa. Pół Europy było zawłaszczonych przez Niemców i nieco mniej, ale też kawał Europy został zawłaszczony przez Rosjan. I Roosevelt bardzo starannie przygotował tę mowę. Mogą Państwo znaleźć jej treść w takim wydawnictwie sprzed chyba 6 czy 8 lat tygodnika Polityka. 4 tomy największe mowy w dziejach ludzkości. Jedną z nich jest właśnie to przemówienie Roosevelta. Roosevelt mówił, zastanawiając się wobec obu izb, zwłaszcza wobec Senatu, który był gremialnie przeciwny włączeniu się Stanów Zjednoczonych do wojny. Ona nie była jeszcze nazywana II wojną światową. Dopiero wejście z Stanów Zjednoczonych, czy nie było ją rzeczywiście II wojną światową. Jakie będą warunki brzegowe po wojnie, bo każda wojna gaśnie, żeby nie doszło już do kolejnej hekatomby w tempie co 20 lat wojna światowa. I Roosevelt właśnie powiedział, na pierwszym miejscu wymienił wolność słowa i wolność prasy. Na drugim miejscu wymienił wolność religii. Dla Amerykanów to ma kapitalne znaczenie, bo oni uciekali przecież z Europy przed prześladowaniami religijnymi. A potem do nich uciekali kolejni prześladowani z powodu i wyznania religijnego, i swojego dążenia do wolności. Trzecia wolność to wolność od strachu przed własnym państwem. Strach przed własnym państwem jest źródłem